Państwa, druk numer 494 referuje ponownie Magdalena Marywa. Uchwała w sprawie zadań powierzonych zakres budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z osiedleniem na 2016 rok. Paragraf pierwszy. Ustala się listę zadań powierzonych zakres budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z osiedleniem na 2016 rok według założenia uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę się zapoznać z załącznikiem. Jeżeli są jakieś uwagi, to bardzo proszę. Kto z Państwa? Proszę Marcin. Ja chciałbym zgłosić poprawkę. Wyjaśnię uchwałę. Poprawka dotyczyła wypisania pozycji numer 90 na ulicy Wymacowicza. Z tego względu, że to było pewne zadanie, które planowaliśmy w zeszłym roku do wykonania, czyli poszerzenie bezpiecznika, poszerzenie i udrożnienie ulicy, która jest permanentnie zainteresowana wyznaczeniem miejsc postojowych. Po konsultacjach, które prowadzono przy okresie uznania szczęsnego, że lepiej byłoby to zrobić jako przebudowę, a nie jako remont. W związku z tym dawka brzmiała następująco. W załączniku w pozycji numer 9. Ulica Dymy Wąsowicza na odcinku od ulicy Syjofami do ulicy Kałuży po stronie Nieparzystej. Przebudowa jezdni z poszerzeniem bezpiecznika z numer 9 i ewentualnym wyznaczeniem miejsc postojowych. Projekt realizacji. Dotychczasowa pozycja 9 stanie się Polski 1011-11. Proszę bardzo. W pełni popieram tą poprawkę, dlatego że to zdecydowanie wpłynie na udrożnienie przejazdu, to będzie miało wpływ na komunikację w dużej części, na dużej części współprzędu Wynieckiego, na senatorskim, może na kokowanie średniej, dlatego bo tam mijanie pojazdów jest spory problem. No, czasami w godzinach jeszcze tutaj tworzą korki. Dlatego jest to bardzo dobre rozwiązanie w celu udrożnienia ruchu. Ja pozwolę sobie od siebie dodać tylko tyle. To jest dowód na to, że należy trzymać pełną listę rankingową. Tyle. Ja tyle. Proszę bardzo, kto jeszcze Państwa? Proszę, jedna kwestia jest taka, że tam się korki nie tworzy, bo nie pamiętam, że tam korek. Tam jest ciasno, to jest ciasno, ale korka tam nie widziałem. Ale zmienianie nie jest korek, ale zapewniam Cię, Marku, że się tworzy. O, jeździłem tam autobusem, bo nie wiem, czy powiem Ci, że... Pani radny zarezerwuje. Chyba, że nie zjeżdżają. Szanowni Państwo, ktoś jeszcze do projektu uchwały? Proszę, Krzysztof. Takie jedno pytanie, tylko pozycja zapytania, którą komisję zgłaszałem, ale bez jakiegoś... Nie spotkało się to z odzewem. Bo kiedyś pierdając orfanicy koło cmentarza zauważyłem, że pomiędzy cmentarzem a pędzą orfanicy brakuje mi kilkunastu metrów chodnika, to tak wygląda i zastanawiam się, nie wiem kto jest gadnym z tego, czy to jest okręg wyborczy, ale... Jaśka. A no nie wiem, no w pewnym razie czy do zrobienia takiego, nie warto było zrobić takiego zadania, bo no nie wiem, no to jest taki wolny wniosek. Czy orfanicy tak dużo jest? Nie wiem, czy się z poruszeniem traciłem. Nie wiem, czy jakieś zdanie na ten temat, czy... Proponuję to przedyskutować na komisji. Brakuje. Ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos w sprawie proponowanego projektu uchwały? Przechodzimy do głosowania. Poprawki najpierw. Proszę o poprawkę. Poprawka jest dosyć jasna. Trzeba ją przeczytać. Państwo chcecie jeszcze raz usłyszeć? W załączniku w pozycji budowa, przebudowa ulic gminnych, pozycja numer 9. Wpisuje się dodatkowe zadanie. Ulica Dunin Wąsowicza na odcinku od ulicy Syrokomli do Kałuży po stronie Nieparzystej. Przebudowa jezdni z poszerzeniem bezpiecznika. Zwężenie skweru, tak? Ewentualne wyznaczenie miejsc postojowych, projekt i realizację. Pozostałe punkty oczywiście przyjmują właściwą kolejność. Zielęca, tak. Czy to jest jasne? Tak. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, poprawka została przyjęta. Przechodzimy do głosowania uchwały wraz z przyjętą poprawką. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.